Pani dyrektor, panie burmistrzu, panie starosto, pani prezes Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych, drogie dzieci, cóż powiedzieć w tej wyjątkowej chwili? Łzy wzruszenia, myślę, że nie tylko mnie, cisnęły się właśnie i spływały po policzkach za ten przepiękny program artystyczny o wyjątkowych wartościach patriotycznych. Nie będę powtarzał o Gehennie, II wojny światowej, o jej zakończeniu, przebiegu. Skupię się tylko na wrześniu, tym jakże tragicznym dla naszej ojczyzny, dla bohaterskich obrońców, ludności cywilnej i bezbronnych dzieci wojny. Tu powiedziano o wyjątkowych miejscach. Ja dodam tylko, że tak naprawdę pierwszym miastem, które zostało zbombardowane kilka minut przed godziną 4:45, był Wieluń, nieodległe miasto od ówczesnej granicy III Rzeszy Niemieckiej. W czasie wielominutowego nalotu na bezbronne, uśpione miasto padło wiele bomb, a zginęło tylko aż 1200 mieszkańców. Wśród nich dzieci wojny, wśród nich bezbronne dzieci. Szanowni Państwo, drogie dzieci, należę do pokolenia dzieci wojny. Mamy tu przedstawicieli Związku Dzieci Wojny z Barlinka, z Myśliborza, a może i z innych miejscowości. My w tym roku, tak, w tym roku obchodziliśmy wspólnie z Pomorzem Gdańskim, z wszystkimi Polakami, tam na Westerplatte 80. rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na naszą ojczyznę. Były poczty sztandarowe z Barlinka, z Myśliborza, dzieci wojny, poczet sztandarowy kombatantów z Myśliborza. Składaliśmy wiązanki kwiatów. To zaszczyt, że mogliśmy taką uroczystość przeżywać w gronie najwyższych władz państwowych, samorządowych. Sceneria niesamowita. Noc. Płonące pochodnie na wzgórzu, na którym posadowiony jest pomnik poświęcony bohaterskim obrońcom. I my uczestniczyliśmy w tej wyjątkowej uroczystości patriotycznej. Gdzie jeszcze byliśmy? Byliśmy na Helu, tym półwyspie, który bronił się, jak powiedziano, do 2 października 1939 roku. Składaliśmy wiązankę kwiatów na obrońcach polskiego wybrzeża z pułkownikiem Stanisławem Dąbkiem na czele, który ma napis na skromnym pomniku. Pokazałem, jak żołnierz polski walczy za ojczyznę i jak za ojczyznę umiera. Powiem tak, pierwszą ofiarą tej zbrodniczej napaści na Polskę oprócz Wielunia była
kilkunastoletnia dziewczynka, która mieszkała z rodziną w polskiej poczcie gdańskiej. 11-letnia dziewczynka, gdzie zginęła od płomieni, którym agresorzy podpalili pocztę polską. Przy mogile, przy pomniku obrońców poczty, a ich była garstka, 52 osoby, odśpiewaliśmy hymn polskich dzieci wojny. Jeszcze może dwie informacje, statystyki. Polskich dzieci wojny zginęło ponad 2 200 000. Dziennie agresorzy mordowali 1030 dzieci. 1030 dzieci. A dorosłych ginęło 1860 osób. Policzmy sobie. Prawie 3000 dziennie Polaków ginęło. Berlinek liczy 13, może 13 nieco więcej tysięcy. Policzcie, za ile dni nie byłoby tu, gdyby była taka straszliwa wojna, mieszkańców Berlinka. My, polskie dzieci wojny, tak jak kombatanci, tak jak ludzie dorośli, kochający ojczyznę, mówią: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny. Musimy wszystko uczynić, żeby tej wojny nie tylko na kontynencie europejskim, ale i w świecie nie było. Ja jeszcze tylko jedno powiem. Mam książeczkę, a w tej książce jest dedykacja ojca, który został powołany do wojska i szedł walczyć. Takiej treści. Mój synu, ukochaj tak Polskę, jak ja to czyniłem. Twa matka o tym ci powie. Idę na front. A może nie wrócę. To dla ciebie, mój synu, w obronie ojczyzny i twoim, mój miły. Tysiące Polaków, żołnierzy polskich zginęło. Tysiące zginęło dzieci polskich. To była najstraszliwsza wojna w dziejach ludzkości. A wy żyjcie w pokoju, uczcie się, bierzcie przykład z pokolenia tego starszego, który tak ukochał ojczyznę i kocha. I dziękuję tutaj kadrze pedagogicznej. Dziękuję wam, że kultywujecie pamięć o tych bohaterskich żołnierzach, którzy oddali życie w obronie ukochanej ojczyzny. Dziękuję za uwagę. A jeszcze, proszę państwa, jeszcze, o właśnie, trzymam książkę. Wydanie ciepłe. Dzieci wojny, historie prawdziwe, ocalić od zapomnienia, autorstwa Andrzeja Śląska. W tej książce są wspomnienia 30 osób, które przeżyły koszmar II wojny światowej. I tą książkę pragnę wręczyć pani dyrektor. A jeżeli nie ma pani dyrektor, to pani wicedyrektor, właśnie z odpowiednią dedykacją. I tu są wspomnienia właśnie mieszkańców Berlinka, nauczycieli, pana Leszczyńskiego, pani Wolskiej,
parasiutka. Tak. I to do biblioteki. I myślę, że młodzież zapozna się z historią polskich dzieci wojny, których los rzucił na kresy, na rubież zachodnią. Panie dyrektor, wręczam. I proszę państwa, polskie dzieci wojny mają opaskę. I tą opaskę wręcza pan Edward Wamberski, przewodniczący komisji rewizyjnej, tej najważniejszej. A miło mi, że mogłem zapoznać wnuka, prawda, pana Tombaka, który oczywiście, którego dziadek, tak, został rozstrzelany w Katyniu. Rozstrzelany w Katyniu. A ja mieszkałem z babcią w Stawie. To jest przepiękna moja rodzinna miejscowość. Życzę dużo zdrowia. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. O,